Pytanie, które sobie dzisiaj stawiamy, czy można być wierzącym bez Ducha Świętego? No niestety chyba tak. Będziemy to wyjaśniać w tym odcinku i zostańcie z nami. Zostańcie z nami i zostańcie z Bogiem. Mamy taki bardzo przykry fragment Słowa Bożego, w którym możemy Wam udowodnić i sobie samemu pokazać, że faktycznie takie życie bez Ducha Świętego jest możliwe. Jeśli macie przy sobie Biblię, możecie otworzyć na Dziejach Apostolskich, 19 rozdziale od 1 wersetu do 7. Jest to fragment, kiedy apostołowie głoszą Ewangelię. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł tam jakichś uczniów. I zapytał ich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. Oni odpowiedzieli: chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie. To jest Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami, prorokowali, a wszystkich ich było około 12 mężczyzn. No to jest bardzo taki ciekawy, obrazowy fragment, myślę, który ukazuje dużą część często naszego życia w Kościele, gdzie o tym Panu Jezusie coś wiemy, doszliśmy do tego etapu chrztu Janowego, ale co dalej? Czym był w ogóle ten chrzest Janowy? Myślę, że to spojrzeć. Że też nie można przy tym fragmencie tak zatrzymać się na rytuale. To nie chodzi o to, że jedni przyjmują jakąś formułkę, a drudzy inną. To bardziej chodzi o rzeczywistość duchową. I tutaj jest pokazane, że naprawdę są różne poziomy też pójścia za Panem, pójścia w wierze i poznania Ducha. Tak? To nie jest wszystko gdzieś na jednym poziomie i takie zupełnie jednostajne. Ale to, na czym zatrzymuje się większość, myślę, osób, to jest chrzest Janowy. I jak mówię, nie chodzi o rytuał, chodzi bardziej o sposób myślenia, o mentalność, o też rozumienie Jezusa, o rozumienie swojego życia. To jest ten moment, kiedy ja dochodzę, można powiedzieć, do rachunku sumienia. Bardzo żałuję za wszystko i tak jak przed Janem w Jordanie, chciałbym się z tego wszystkiego oczyścić. Coś z tego jest, że dochodzę tylko do tego momentu pokuty, tak? I tak naprawdę to ciągle jestem ze sobą. Ciągle jestem gdzieś ograniczony przez swoje własne możliwości, przez swoje rozeznanie, ale z drugiej strony jeszcze nie robię tego kroku w łasce. To znaczy, Jan pokazywał naprawdę, on był super rachunkiem sumienia dla ludzi. Jak go widzieli, myślę, przez jego radykalizm, przez jego, nie wiem, sposób bycia, przez jego naukę, oni naprawdę widzieli od razu grzechy, tak? To tak jakbyś stanął przed białą ścianą i od razu widzisz wszystkie plamki na niej. Po prostu przed Janem Chrzcicielem otwierały im się oczy, widzieli naprawdę swój brud, widzieli swoją grzeszność i to w pierwszym momencie super, tak? I wydaje się, że to gdzieś wystarcza. Niektórzy mówią: dobra, idę do spowiedzi, żeby się obmyć. Kochani, to nie jest tak, że idziemy tam jak pod prysznic, tak? To nie jest tak, że ja tam idę i sam wyznaję i po prostu swoją wolą i swoją siłą i swoim umysłem teraz ja mówię: dobra, to teraz zaczynam już inaczej, tak? Ale ciągle sam, ciągle jestem sam. I to jest to, co wyróżnia tych właśnie uczniów, których spotkali w Efezie. To jest to, że oni ciągle żyją w wierze, ale ciągle są zdani na siebie, tak? Ciągle są gdzieś przy rachunku sumienia, przy poznaniu grzechów, ale nie mają absolutnie tego doświadczenia łaski, tak? Które cię absolutnie przerasta, przykrywa i przemienia cię i zupełnie jest poza twoim rozumieniem. I kiedy właśnie Paweł, Apollos dochodzą do nich, to się dziwią, tak? Jak wy możecie tkwić w tym wszystkim? Powiem wam szczerze, dzisiaj nie wiem ile procent może, ale większość Kościoła zatrzymuje się w wielkim poście przy wyznaniu grzechów, tak? Nikt nie dochodzi do zmartwychwstania, znaczy nikt. Wiele osób zostaje gdzieś w Wielkim Poście. Mało kto dochodzi do niedzieli zmartwychwstania. To widać nawet po statystyce w Kościele, po frekwencji. Tak? W Wielkim Poście jesteśmy wszyscy, a potem w oktawę Wielkiej Nocy już parę osób tylko zostaje, kiedy trzeba naprawdę wejść w łaskę.
kiedy naprawdę jest moment uwielbienia, kiedy jest moment przemiany i pójścia z Jezusem zmartwychwstałym, tak? Mało kto rozumie w ogóle, o co tu chodzi, ja zrobiłem ten wysiłek, tak? Co jeszcze mam zrobić? Ja myślę, że to jest ta różnica, która dokonuje się, kiedy przychodzi Duch Święty, że On nas przemienia z biorców na dawców. Że my przestajemy być ludźmi, którzy siedzą w ławce i tylko przyjmują i tylko narzekają często, bo to na tym polega siedzenie w ławce, że ty jesteś jak w teatrze, możesz ocenić, czy spektakl ci się spodobał, czy nie. A kiedy przychodzi Duch Święty, On czyni z nas dawców, czyli ludzie, którzy dają, którzy zaczynają brać odpowiedzialność za swoje życie z Bogiem, zaczynają brać odpowiedzialność za życie innych i myślę, że to jest coś, co charakteryzuje ludzi żyjących w Duchu Świętym. I my potrzebujemy dzisiaj na nowo wziąć odpowiedzialność za Kościół, że Kościół to nie są wszyscy księża tylko i biskupi, Kościół to jesteśmy my. Kościół to jest każdy z nas, każdy ochrzczony powinien mieć tą odpowiedzialność. I myślę, że takim znakiem w tym fragmencie, który czytaliśmy, jest to, że kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich, mówili też językami, prorokowali. Ten aspekt charyzmatyczny jest właśnie znakiem takim bardzo zewnętrznym według mnie, że Duch Święty daje nam charyzmaty po co? Żebyśmy wyszli, żebyśmy służyli, żebyśmy przestali siedzieć jak ci apostołowie w wieczerniku, ciągle czekając, aż coś na nas przyjdzie, aż coś na nas zstąpi. Jasne, my potrzebujemy tego doświadczenia Ducha Świętego, ale po nim nie potrzebujemy siedzieć w ławce i czekać, aż znowu na nas przyjdzie. To jest błąd wielu wspólnot dzisiaj, wierzę, charyzmatycznych i nie tylko, że my zastanawiamy się, czemu się rzeczy u nas nie dzieją, dlatego że nie wychodzimy na zewnątrz. Ja mam takie doświadczenie, że największe rzeczy się działy w naszej wspólnocie, też tak widocznie, gdzie widziałem, jak ludzie doświadczali mocy Bożej po prostu już nie jednostkami, ale masami u nas we wspólnocie, kiedy mieliśmy ewangelizacje uliczne, kiedy wychodziliśmy na zalew i zaczepialiśmy młodych, którzy siedzieli z browarami i mieliśmy do nich iść zanieść Chrystusa. I pamiętam, mamy to doświadczenie, że ludzie doświadczają spoczynku w Duchu Świętym. Ale kiedyś pamiętam, kiedy mieliśmy wychodzić na zewnątrz, spytałem, kto z was dzisiaj ma pragnienie w sercu, by iść głosić na ulicę do młodych i będziemy szli niedługo, kto z was chce pójść? I pamiętam, jak wyszło 20 osób i mieli takie fizyczne doświadczenie mrowienia języka, to wiedziałem, że jest znak namaszczenia języka do głoszenia Ewangelii. I wystarczyło wyciągnąć ręce i 10 osób leżało na podłodze bez jakiegokolwiek dotykania przez człowieka, bo to Duch Święty się poniekąd łączy z tym, o czym mówiliśmy, że Duch Święty nas namaszcza, daje nam nowe wylanie ducha dla nowej misji. I mieliśmy pójść w nową misję, ale On nigdy nas nie zostawia samymi. Dlatego Jezus powiedział, zostańcie w wieczerniku, aż przyjdzie Duch, bo Duch was namaści, Duch stąpi na was i wy pójdziecie. I my dzisiaj musimy wiedzieć, że bez Ducha Świętego nasze głoszenie to będzie rozdawanie ulotek. Bez Ducha Świętego nasza ewangelizacja to będą jedynie pantomimy, które sobie zrobimy. A Jezus powiedział, że mamy iść i głosić, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych, wypędzać złe duchy. To jest program wyborczy Pana Jezusa, który się nie zmienił i który się nie zmieni. I powiem wam, miałem takie ostatnio też przekonanie w sercu, kiedy sobie myślałem o tej całej posłudze, kiedy zaczynamy uzdrawiać chorych, zaczynamy głosić Ewangelię z mocą, pojawia się opozycja często i jesteśmy gaszeni do tego, żeby tego nie robić, żeby się tak zrównać z wszystkimi. I taki miałem głos, wierzę, że który pochodził od Pana Boga. Słyszałem głos w sercu, który mówił, jak ty skończysz, to ja muszę zaraz powołać kogoś innego, żeby robił to samo, bo to jest misja Jezusa, która się nie skończy do Jego przyjścia, do Jego powrotu. Że choćbyśmy my zrezygnowali dzisiaj z robienia tego, to Bóg zaraz powoła kogoś innego, bo to jest tak ważna misja dla Niego. To jest tak ważne, by uzdrawiać chorych dzisiaj, by uwalniać zniewolonych. Jezus tak ma wielkie współczucie, mówiliśmy wczoraj w kaplicy o tym, tak wielkie współczucie do cierpiących, że On co chwilę będzie powoływał, nawet z kamieni wzbudzi ludzi z takich, którzy się nie nadają, żeby tylko ludzie, do których pójdą, byli uwalniani i uzdrawiani, bo to jest coś, co Jezus chce czynić dzisiaj na ziemi i robi to przez swój Kościół, czyli przez ludzi, których sam dotyka i których sam powołuje z różnych środowisk, z różnych miejsc, czasem z miejsc, których byśmy się nie spodziewali. Więc życie bez Ducha Świętego to jest życie bez mocy, to jest życie bez relacji, to jest życie jedynie w rutynie i życie w jakiejś pustej tradycji, która donikąd cię tak naprawdę nie doprowadza. A wielu z nas tkwi w takim miejscu. Papież Franciszek też, kiedy mówił do osób, które już przyjęły Ducha Świętego, mówi dokładnie to, co powiedziałeś, wyjdźcie i to, co macie dawać, to naprawdę
chrzest w Duchu Świętym. Nie bójcie się modlić za ludzi. Nie bójcie się nawet, jeśli nie mają przygotowania. Wczoraj ktoś opowiadał, była tu grupka młodych ludzi, ponad 20 osób. Byli przez 3 dni na obozie i większość z nich, prawie wszyscy, przyjęli chrzest w Duchu Świętym. I tak myślę sobie, jejku, co to jest za szczęście, tak? Dla ludzi 14-15 lat. I owoc był od razu taki, tak, że oni wczoraj półtorej godziny szli piechotą, z Mińska, żeby tutaj przyjść na modlitwę. Także to jest coś, co Duch Święty od razu automatycznie wskrzesza w ludziach. I nie ma co czekać, tak? Nie ma co się bać, że ktoś jest nieprzygotowany, że ktoś nie zna, że ktoś nie wie, bo Duch Święty namaszcza. I Duch Święty przygotowuje. I Duch Święty sam robi formację w ciągu chwili, której nie ma być może przez lata. I to jest coś, co tylko On potrafi. Dzisiaj myślę, że musimy posłuchać papieża też, naprawdę iść z chrztem w Duchu Świętym, tak? Gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek idziemy, nawet w rodzinie, w domu. Jeśli nie wiesz, o co się modlić dla męża, módl się o Ducha Świętego. Jeśli nie wiesz, o co modlić się dla rodziców, połóż ręce i módl się o Ducha Świętego. Niech chrzest w Duchu Świętym dotknie wszystkich. Więc nie bójmy się Ducha Świętego, wołajmy Go i oczekujmy, że On nas napełni i że przestaniemy tylko siedzieć i czekać, aż ktoś zrobi coś za nas, ale że my będziemy mogli iść i głosić Jego imię w mocy. Amen. Niech tak się stanie i do zobaczenia. Thank you all. Goodbye.